Piąty dzień zmagań podczas The World Games 2017 i mamy kolejny medal. I kolejny medal złoty, który ty przewidziałeś dwa dni temu. Dokładnie tak, przewidziałem złoty medal w trójboju siłowym. Nie powiem, że jestem ekspertem od tej konkurencji, ale akurat gdzie nie, gdzie udało mi się usłyszeć w kuluarach, że właśnie tutaj może być złoto. Ty typowałeś złoto w poniedziałek i skończyło się na miejscu dziewiątym. Nie typowałem, wskazywałem, że może być szansa medalowa, ale odnośnie Jarosława Olecha, bo to o nim mówimy, Jarosław Olech, 15-krotny mistrz świata w trójboju siłowym. Mistrz World Games przed 4, przed 8 lat. Trzecie złoto z rzędu, pełna, totalna dominacja przez wszystkie trzy konkurencje. Nawet powiedzenie o nim, że jest medalista, może go obrazi, bo to jest multimedalista. Dokładnie. Ciężko wymyślać kolejne słowa na to, jak to określić. I jak sam powiedział, po odebraniu się medalu, nie zamierza kończyć. To nie jest koniec. I ma też ciągle motywację, to go nie nudzi, wręcz przeciwnie, go motywuje. Jak ja bym dostał za każdym razem złoty medal, no to też by mnie motywowało. To może zobaczmy krótko, co powiedział Jarosław Olech po odebraniu z tego medalu. Chciałem jak najlepiej wystąpić, udało się, zdobyłem złoty medal, wynik może nie najlepszy, trochę tam brakło techniki, ale najważniejsze jest zdobyte złoto. Trzeba się mobilizować, jednak bez mobilizacji nie ma wyników i na każdym treningu mam założony plan. I muszę to wykonać, nie ma tak, że po prostu sobie nie wykonam, nie przyjdę na siłownię, bo mi się nie chce. Po prostu trzeba to systematycznie robić i dążyć do celu. To jest tylko fragment tej całej wypowiedzi Jarosława Olecha. Pełny zapis tej rozmowy możecie zobaczyć na naszym koncie YouTube. Link oczywiście tradycyjnie jak wcześniej w opisie filmu. Co tam jeszcze dzisiaj się działo? Bo żyjemy tym złotym medalem, ale to nie wszystko, co dzisiaj narzekałeś było. Wczoraj, że wyjechałem i źle kibicowałem piłkarzom Śląska Wrocław. Trudno to inaczej nazwać. To jest nieprawda. Chciałbym zauważyć, że wróciłem dzisiaj i przywiozłem kolejne medale. Przywiozłem też pogodę, jak widać, bo słońce wróciło razem ze mną. No nie da się ukryć. Z promiennego Lubina, który płakał wczoraj po piłkarzach też Śląska Wrocław, tak jak po polskich olimpijczykach. Była kolejna szansa na medal Karate Kumite. Magdalena Nowakowska, która po kontuzji wróciła w tym roku do rywalizacji. No, miała tą szansę, bardzo dobrą szansę, ponieważ w półfinale zmierzyła się jedną z najlepszych zawodniczek, francuską Alessandrą Recchio. No niestety ten półfinał był przegrany i walka z Turczynką o brąz. Też niestety nie udana. No niestety przegrana 2-0 po dość takim efektownym i ciekawym, a co najważniejsze szybkim to do oglądania walce. Zobaczcie w takim razie, co sama zainteresowana powiedziała po tej przegranej walce o trzecie miejsce. Wielkim marzeniem było medal. Czwarte miejsce uważam, że jest to naprawdę dobry rezultat. No jestem zadowolona, ja nie ukrywam, że jak już byłam dzisiaj podczas tej walki, to po prostu miałam, wiadomo, nadzieję i chrapkę na to trzecie miejsce, ale czwarte jest też okej, chociaż wiadomo, dla sportowca chyba najgorsze. Myślę, że niezwykłe doświadczenie, że właśnie w tak krótkim czasie te wszystkie najlepsze zawodniczki spotkały się i miałam okazję z nimi tutaj zawalczyć. Zresztą rozmawiałam z niektórymi i mimo, że całkiem nieźle mi się walczyło, w sensie niełatwo, tak? Więc myślę, że to też jest naprawdę dla mnie tutaj dużymi słowami. Jesteśmy zatem na półmetku igrzysk i część dyscyplin już się kończy. Zakończyły się już rozgrywki korfbolu, zakończyły się również fistball. W pierwszej tej dyscypliny najlepsi okazali się Holendrzy, a w drugiej, no chyba to nikogo nie może dziwić, przynajmniej znawców tej dyscypliny wygrali. No właśnie, my już znawcami jesteśmy, czy jeszcze nie? Zależy jak na to patrzeć. No nie chyba jeszcze nie. Wygrali Niemcy, czyli grają wszyscy, a wygrywają jak zawsze. Bo nie grają Polacy, no a wygrywają Niemcy. Nie grają Polacy, ale rozmawialiśmy z jednym z reprezentantów. Ty rozmawiałeś. Tak, przypominamy, rozmowa z Robertem Szerbonikiem na naszym kanale jest dostępna od niedzieli. Link też znajdziecie w opisie tego filmu, jeżeli ktoś nie widział, zachęcamy. Polecam. Ciekawy sport, ale było dzisiaj blisko. Było blisko? Szwajcarzy, bo to Szwajcarzy zmierzyli się w finale z Niemcami, prowadzili już 3-1. I normalnie to by byłoby już koniec meczu, ale zaznaczmy, że finał wyjątkowo rozgrywany jest do 4 wygranych setów i ten mecz zakończy się wynikiem 4-3. No, także Niemcy mieli gorąco. Czyli jednak jesteś znawcą, bo wiesz takie informacje. Ja myślałem, że powiesz, że było blisko o meczu korfbala, w którym Polacy przegrali 8 miejsce, prowadząc przez znaczną ale część Polacy meczu. Polacy nie wygrali chyba meczu w turnieju korfbala, za? Nie wygrali, ale pokazali się z ambitnej strony, a w igrzyskach o to chodzi, żeby się pokazać w jak najlepszej strony. Dobrze, to żeby pokazać się, jak mówimy już o tej lepszej stronie,
to co nas czeka jutro? Co nas czeka jutro? Startują kolejne dyscypliny. I to jest to, na co czekamy, czyli piłka ręczna plażowa. Tak jest. W wykonaniu oczywiście kobiet, ale też coś dla pewnie będzie w wykonaniu mężczyzn. Byłeś na turnieju pokazowym piłki ręcznej kobiet pań. Jakie szanse mają Polki w tym turnieju? Na pewno spore, jeżeli byśmy oceniali walory estetyczne bardzo duże, ale jednak poziom sportowy wszyscy podkreślają na czele z trenerem Markiem Karpińskim z Koniną z Wrocławia, znany z AZS-u. To ma być dla nich taki turniej sprawdzający. Nie jest to najlepszym zespołem, ale mogą powalczyć. Ale mogą powalczyć jak najbardziej. Jutro pierwszy mecz na polach marsowych o godzinie 10:40. Polki zmierzą się z chińskim Taipei. Panowie startują godzinę później. Dokładnie chyba 11:40 i zmierzą się na początek z Węgrami. Dwa mecze w ciągu jutrzejszego dnia. Pierwsza sesja, druga sesja. To jest, jeżeli chodzi o piłkę ręczną plażową. Ale jesteś jeszcze czym jesteś faktycznie znawcą, coś, bo bilard. Coś, na co, na co ja czekam, sporty bilardowe. Jutro rusza właśnie w Centrum Kongresowym przy hali stulecia. Ja czekam na mecz pierwszy dnia snukerowy o godzinie 10. Alistair Carter, dwukrotny wicemistrz świata, czyli jednak, jak widać, dobry światowa czołówka, jeżeli chodzi o snuker. O 10 też zaczyna się karambol. I tam będzie występował też jeden z Polaków, dokładnie Dawid Tonajan. I on też rozpocznie o godzinie 10. Jeżeli chodzi o snooker, jeszcze wrócę. Też osoba, którą znają fani snookera, a tacy na pewno też są, do których zaczynam się ja. Ty pewnie też się będziesz zaliczał. Kasper Filipak o godzinie 15 w swoim pierwszym meczu. No i niestety, muszę to powiedzieć, prawdopodobnie ostatnim na tym turnieju zmierzy się z Mechtą Adityą. Ja będę wierzył w siły Polaka, tak. Ponieważ to jest sport, wszystko się może zdarzyć. Tutaj nie wygrywają Niemcy na koniec, więc ma szansę. Aditya Mehta to jest obrońca tytułu, więc... Obrońca tytułu właśnie z Kali. Ale nie z Niemiec. Nie z Niemiec, no to ma szansę. Więc to będzie rywal Kaspra Filipiaka. Wysokie wymagania ten młody chłopak, bo 21 lat ma Kasper Filipiak, ma w pierwszej rundzie. Ale wygrał frame'a z Johnem Higginsem, byłym mistrzem świata, więc czemu miałby niespodzianki też jutro? Ponadto, co jeszcze mamy jutro? Mamy jutro... Cały czas sporty wodne. Sporty wodne. Dzisiaj było troszeczkę ciężej, bo ta woda lała się z nieba. Cały czas o tym mówię, ale no, troszeczkę to dotwierało. Jutro ma być troszeczkę lepsza pogoda. Jutro, czyli dzisiaj, po prostu w środę. Będzie wygodniej oglądać te sporty, a naprawdę są widowiskowe pokazy nart wodnych i narciarzy wodnych i wakeboardu. Poza tym squash. Cały czas. Biegi na orientację i... Tutaj troszeczkę dali się we znaki biegacze na orientację kierowcom, bo była znaczna część Starego Miasta wyłączona, biegacze pojawiali się znikąd. Jak szybko się pojawiali, tak szybko znikali. Także tak, na pewno też słyszałem, że pomieszało szybki niektórym mieszkańcom Wrocławia, którzy dzisiaj w trakcie pracy czy do pracy mieli lekkie zaskoczenie. Także dzisiaj, jutro takie też sytuacje będą miały miejsce, ale no dzieje się. Rywalizacja na arenach sportowych, końcówka rywalizacji za naszymi pisami w Narodowym Forum Muzyki. Trójbój siłowy, super ciężka walka. Ostatni raz trójbój siłowy. Jutro takich szans medalowych oczywistych nie ma, ale na pewno będzie ciekawie i też spotkamy się jutro po pierwszych meczach zawodników piłki ręcznej. Postaramy też się na sportach narodowych też porozmawiać z naszymi zawodnikami. Więc biegniemy wszędzie, jak zawsze. Jak zawsze i tak się nie zmieni do końca tych igrzysk, czyli do niedzieli, a nawet jeden dzień dłużej, bo też coś szykujemy specjalnego dla Was z tych igrzysk. Także dzisiaj to tyle. Tak jak mówię, wróciłem, pojawiły się medale, pojawiło się słońce, więc czuję się dzisiaj zwycięzcą, tak jak Jarosław Olej. Tylko wynik Śląska-Wrocław poprawimy gdzieś tam w przyszłości. To w piątek. A może w piątek odwiedzimy piłkarzy Śląska Wrocław jeszcze podczas tych igrzysk. Zobaczymy. Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy. Zapraszamy na środę.